porywa chciałbym zawodników. Też walczy Michał Mateusza, a za jego rywalem jest Roberto Soldić. Więc zdarzyć się może wszystko. To nagle każdy kolega. Nie było perspektyw tam, skąd pochodzę. Był za to stres i to nie przez parę nocy. Ja przyszedłem, żeby... Obaj już w klatce, no i to jest pojedynek, który na pewno bardzo mocno rozgrzewa. A wyobraźnię wszystkich kibiców, którzy w większości jednak typują tutaj zwycięstwo Słodicza z racji piekielnego dojrzenia, ale każda walka Michała Materni to jest przeżycie, przeżycie emocjonalne, dramatyczne. Jak będzie teraz Roberto Soldić, debiut w fazie średniej? Czerwone spodenki, odwrotna pozycja. Wiadomo, Michał z mańkutami walczyć nie lubi, więc patrzmy na middle kick pod prawy łokieć, bo pewnie od tego będzie chciał zacząć Soldić. Szybko wraca do klatki Michał Materla. Ale po zwycięstwie nad Aleksandrem Ilicziemy, ale tam też był kryzys, tam też piał się po ciosach. Ale kiedy Walter przyniosła się do parteru, wtedy kartę rozdawa już tylko i wyłącznie od specjalista, od krucyfiksa, Michał Materla. Kiedy będzie parter, czy z takim Stójkowiczem jak Soldić Materla będzie chciał się bić na pięści? Pamiętamy te boje, przede wszystkim z Jayem Silvą krew się lała. Każdy z nich był na granicy utraty przytomności. Ta prawa ręka Michała Materni wydaje się, że to będzie najważniejsze, dlatego że będzie chciał Soldić zmieścić tam kopnięcie i teraz trafił Soldić i zachwiał się Materla, ale nie poszedł i trafił drugi raz i to będzie za chwilę chyba koniec tego pojedynku. Desperacko rzuca się po nogę, ale Soldić to będzie chciał skończyć, jest bezwzględny, jest konsekwentny, jest brutalny. O, potrafi przyjąć się ciosy Materla, ale nie, niestety już coraz mniej. To jest cały czas półprzytomny reprezentant Polski. Wie o tym Roberto Soldić, nie będzie pakował się w parter, gdzie może wpaść pułapkę. Ależ ma petardę w tych rękach Roberto Soldić, ale też Michał już tych kilka wojen w klatce stoczył i to się musi odkładać. Nogi już nie wytrzymują ciężaru ciała, już pożegnał się z błędnikiem. Ale ile razy widzieliśmy, że Materla potrafi dojść do siebie. Potwornie mocne kopnięcie w wątrobę. Jeszcze stoi, ale to jest tylko kwestią czasu. Łukasz Posadzki patrzy w oczy polskiego zawodnika. Niech nurkuje po nogi, niech tutaj kradnie sekundy nawet nieudanymi sprowadzeniami. Ale myślisz, że on jeszcze jest w stanie o tym wiedzieć? Tak! Oj, zastopowany po raz kolejny Michał Materla, ale on cały czas jest jeszcze w tym pojedynku do pierwszego ciosu, który wystrzeli Robocop i trafi po raz kolejny. No, do kopnięcia. Ale Michała Materle trzeba pozbawić przytomności, żeby on przestał walczyć. On jeszcze ku zdziwieniu wszystkich z Państwa jest w tej walce, mimo przyjęcia kilku potwornie mocnych ciosów i tych kopnięć w wątrobę. Ale większość pojedynków Michała Materli to właśnie takie walki, które są na skraju emocji i wyczerpania psychicznego kibiców Michała Materli. I zawsze w tych pojedynkach mamy naprawdę wojny, to większe wojny niż choćby ostatnia Olympic 2020. Jest teraz na łokieć, ale ten łokieć wbity w wątrobę w tym potwornym haku Chorwata, który jest spokojny, który panuje nad sytuacją, ale ciągle Materla jest w walce. Jak Materla jeszcze stoi, jak jest w walce, to znaczy, że ten pojedynek jeszcze się nie skończy. Odrzut, poszedł po nogę, ale nie dał rady. Festiwal był funduje Michałowi Materli Roberto Soldić. Nawet odpowiedzieć. Półprzytomny cały czas. Ja myślę, że daleko poza świadomością jest Michał.
wszędzie płatał Figa z każdym kolejnym ciosem Robocopa! Seria i przerywa ten pojedynek. Łukasz Bosacki ratując Michała Maternę, ale przed tym ratując, on przyjął tyle ciosów, a Sordić jest wielki, Sordić jest mocny, Sordić jest mądry i przerażający. To prawda. Chodzi naładowany teraz po klatce Roberto Sordić. Jeden wielki, przerażający korbat.